napięcie, które pomaga każdemu liderowi w jego sytuacji politycznej, a z drugiej strony pokazuje swój triumf, swoje zwycięstwo i umacnia je i przedtem. Tak, proszę Państwa, mamy mały kłopot techniczny. Ja tylko przypomnę, że prezydent Joe Biden powiedział także, że Rosja ma 150 tysięcy żołnierzy wokół Ukrainy. Inwazja pozostaje znaczącą możliwością, a my nadal mamy już pana profesora Bogusława Paska, generała dywizji w stanie spoczynku. Panie profesorze, chciałem pana zapytać o te 150 tysięcy żołnierzy wokół Ukrainy.